Siemano, witam wszystkich. Maj się skończył, także trzeba go podsumować. No i słuchajcie, mamy rekord. Film był wcześniej o tym, ale teraz też powiem. Za mną dwa solar trackery i po 8 latach powiem wam, no dały radę. Jest takie nasłonecznienie, że jest najlepszy uzysk miesięczny od 8 lat. Mimo tego, że jedne panele mają 8 lat, drugie mają 4 lata. Nieważne. Tak jak zawsze mówię, jak będzie słońce świeciło, to one będą produkować, jak nie będzie, to nie będzie produkcji. Ileś procent z nich ucieknie, a później dalej to będzie elegancko działać. Także standardowo dalej podsumowania z fotowoltaiki, zużywania domu, kolektorów słonecznych, off-gridu, wysoko, nisko napięciowego magazynu energii, auta elektrycznego, jak to zwrot idzie i etc., etc., pomp ciepła. I czasem się pogubię jeszcze, co w ogóle jest. Dobra, lecimy z tematem. Słuchajcie, tak jak mówiłem, 1, 3, 8, 5 kW, drugi 5-kilowatowy. 5-kilowatowy pobił rekord w ogóle jakikolwiek i sobie wyłączę. I wyciągnął 260 kWh z 1 kW instalacji z kilowatopika, no że tak powiem. Także no ja się nie spodziewałem, że potrafiło aż tak z tego wydrzeć. Także bardzo dobrze, o to chodzi. Niestety, stety jestem w net meteringu, to jest ok, ale w netbillingu to by te trackery nie obracały się, tylko przez całe lato by stały, no, jeden na południowy wschód, drugi na południowy zachód i tyle, bo nie ma sensu energię robić do sieci, nie ma sensu jej wpychać by było, ale na razie jeszcze do 32 jest umowa, chyba że szybciej tu pierdzielą, zobaczymy. Także kręcą się na okrągło, tam i z powrotem elegancko, słuchajcie. 2,4 kW instalacja, o już idzie w zacienienie pomalutku, jak widać. Bo już jest godzina 15. Także schodzi z niej słońce, pompa ciepła, gaz ściągnięty i nic się nie dzieje, bo czekam na zbiornik do pompy ciepła. Kolektory, heatpipy, 66 rur. Powiem wam, miałem obawy, czy mi się zbiorniki nie zaczną gotować, inne rzeczy, takie sprawy. Ale najwyższą temperaturę to miałem na 300 litrowym, miałem 70 stopni, na 500 litrowym coś 65 stopni i przelotowo tam jeszcze przez 150, jak idzie, to było 50 stopni, także jeszcze do gotowania jest daleko. I ten kierunek, czyli południowy wschód, robi robotę i to robi robotę, że już widzicie, godzina, nikogo nie skłamał, 15, już słońce nie świeci. Jeśli by były nawet na południowy wschód, ale normalnie to jeszcze od tyłu by słońce świeciło w rury. Teraz są w cieniu. No i jest zabezpieczone przed przegrzewaniem zbiorników. I to właśnie o to chodzi. Auto elektryczne ogarnia temat elegancko. Powiem wam, zdradzę tajemnicę, Hubert walczy z baterią, wymienił i są jakieś tam problemy, ale czekamy na film od niego, co dzieje, jak, dlaczego. A ja się za chwilę, ja przyjechałem i za chwilę znowu jadę, także cisnę do jaka, znaczy 7 kW maksymalny, że tak powiem, pobór jaki może być na to auto jest zapięty i sobie, słuchajcie, leci. Panele 800 W też dają elegancko radę. Tutaj chłodzenie, cały maj tylko chłodzenie, zero jakiegokolwiek grzania, tylko i wyłącznie chłodzenie. Skropliny lecą do wiadra, bo mi chmurek mi obgryzł rurę, a co założę, to zaraz przyjdzie i zeżre. Także lecą do wiadra. Szkoda, czy tak powiem, rury. Magazyn energii wysokonapięciowe do WES-a. 40 kWh. No nie ma co robić, kompletnie jest wiecznie naładowany i energia idzie cały czas do sieci. No życie, nic nie poradzi na to. Także tak to sobie leci. Niskonapięciowy cisnę. Powiem wam, cisnę ostro i o, kamera mi się wyłączyła, chciałem wam pokazać jedną rzecz, wam chciałem pokazać, trzeba wcisnąć trochę dłużej, niech nam się uruchomi, jak się grzeje falownik, bo już około 2 godziny jest ładowane auto i tak no średnio idzie 4, 4,5 kW z niego cały czas wychodzi, cały czas i na baterii i na panelach, no na panelach coraz mniej z tej strony, bo tylko 370 W. Ale już z tych dwóch 800 W, zobaczcie, idzie 10,8 Ampera, a 10 Ampera to jakieś 600 W, nie, źle mówię, jakieś 500-550 W mniej więcej z tego idzie.
Także elegancko to sobie radzi. I tak, o właśnie, włączyła się. Chcę wam pokazać, jak się ten dziad grzeje. On się grzeje masakrycznie. Tutaj obudowa cała, widzicie? Prawie 50 stopni ma obudowa. Z tej, o. Tu. Żebrowanie, wszystko elegancko działa. Ale tutaj się grzeje. Tutaj w środku już jest 26 stopni. Także daje ciepełko. I ma jakiś wentylatorek jednak w środku. Od czasu do czasu tak się coś włączy. Pewnie sobie tam procesorek albo inne rzeczy musi schłodzić i się wyłączy. Tak jak sobie delikatnie pobrzęczy cichutko. I tak, magazyn energii. Cały czas cisnę, rozładowuję, ładuję, nie oszczędzam nic. I wycisnąłem, powiem wam, z niego praktycznie połowę mojego zużycia na ten miesiąc. Czyli no było tego słońca w maju, no to wykorzystałem ile się dało. Jest chyba około 300 kW. Nie, już nie pamiętam, to wszystko będzie w Excelu. Wszystko będzie później podane. I trzeba zwiększać. Jest czym zwiększać, także już pomału się na to biorę, bo stelaż gotowy. Tak jak widzicie, o tam bateria jedna stoi, na razie położona. Kiedyś się może druga gdzieś dopląta. I tutaj będzie raz, dwa, trzy. Bateria chyba mi się wydaje, że powiedzcie, kłaść bezpośrednio, tu jest 3,5 cm, tam 3,5 cm, czy jednak jakąś półkę robić. Finalnie powinno tu wejść 12 baterii bez żadnego problemu, na upartego 14 nawet. Dobrze liczę, tak, na upartego 14, zobaczymy. Także trojaczek pojechał i lecimy z tematem dalej. Dobra, tutaj ogarnięty temat. Falownik sobie działa. Pompa ciepła. Nie miała co w tym miesiącu robić. Cały czas układ solarny grzeje. Tak jak mówiłem, o, będzie też zmiana. Czekam na zbiornik. Na razie ten sobie tak stoi. Jakbyś ktoś chciał, to zbiornik jest dostępny do sprzedania. Także cały czas. Znaczy, o, porządki robiłem, tego przestawiłem i czekam na drugi zbiornik. I do tej pory, tak jak mówiłem, tutaj około ponad 70, tutaj pod 70 i ten przelotowy tak około 50, tam mniej więcej, także średnia na zbiornikach to tam 60-65 stopni. No to liczmy, to jest 8-950 litrów. Jednak heatpipy grzeją, u mnie tam wody nie żałują, dzieciaki leją, także dobrze jest, sprawdziło się, to mnie cieszy, że nie trzeba będzie żadnych rolet robić, innych rzeczy, zabezpieczeń tutaj, jakichś zrzutów, niezrzutów. Nie trzeba będzie naprawdę. A jak się zmieni układ, to wtedy będę miał 800 i 800, 1600 litrów z ładu. To już wtedy nie ma opcji, żebym ja w ogóle chyba 2 tygodnie bym musiał tymi, nie używać tej wody i tymi heatpipe'ami grzać. No i z racji tego, że już chęć jakąś złapałem, to się muszę pochwalić. Niektórzy powiedzą, że tragedia, ale mi się podoba. Porządek sobie tu zrobiłem. Półek sobie nawaliłem, to jest na szybko zrobione, także całą graciarnię będę tutaj, słuchajcie, znosił. No i dobra, dzieje się na spokojnie, pomalutku, energia leci, woda się grzeje, wszystko się dzieje. No co mam więcej powiedzieć, lecimy do Excela, bo zgubię wątek za chwilę. No i lecimy z Excelem, także z sieci pobrałem 58 kWh, do sieci oddałem 1759 kWh, rekordowa produkcja 2170 kWh z dwóch solar trackerów, autokonsumpcja 411 kWh, niestety to tylko 19%, bo była ogromna produkcja, nadwyżka wzrosła aż do 2100 kWh, także magazyn znowu przepadnie na półrocze w czerwcu, ileś tam chyba z 1000 albo i więcej kWh, bo niestety nie ogarnę tego prądu na siłę, nie będę też go zużywał, nie? Zużycie prądu 469 kWh, sam prąd domowy, użytkowy, plus tam jeszcze trochę ładowania elektryka, to jest 384 kWh. Na pompa ciepła CWU nic nie poszło, na ferelkę nic nie poszło, 7 kW pompa ciepła 2 kWh, to tylko było takie przepalenie, póki nie została odłączona od zbiornika, od wymiennika tak naprawdę. Klima 3,5 kW, na chłodzenie wzięła 38 kWh. Klima 2,6 kW, no a takie ogrzewanie, dogrzewanie, bo to jednak na podpiwniczeniu i tam od czasu do czasu coś trzeba dmuchnąć.
45 kWh, czyli razem klimatyzacje wzięły 85 kWh. Średniej COP nie ma, bo pompa ciepła nie pracowała. Średnia temperatura w maju 15,6 i średnia prędkość wiatru 3 km na godzinę. Także tak tutaj temat wygląda domu. Teraz przeskoczymy do off-grida. Ja tu się troszeczkę z tym muszę pobawić. Jest i off-grid. Ok, mamy go. I tak, znaczy ja to nazywam off-grid, niskonapięciowy magazyn energii, nie? Tylko z niego nie oddaję do sieci. I tak, z sieci musiałem pobrać 14 kWh. No bo brakuje to jeszcze tak 10 kWh magazynu i by to fajnie ogarnęło i też by trochę tej energii nie przepadło przez to, że jest naładowany do pełnej i panele nie pracują. Ale dobra, 14 kWh pobrane. Całkowite zużycie energii 405 kWh. Zobaczcie, prawie drugie tyle co w kwietniu. I na czysto udało się odzyskać 391 kWh. Także dosyć sporo. W tym roku już jest 888 kWh uzyskanych. A to już są, powiem Wam, duże nawet i pieniądze tak naprawdę. Bo jeśli liczyć po złotówce, to macie prawie 1000 zł. Jakby nie było. I lecimy z autem elektrycznym. Przejechane zostało 1190 km. Naładowanie, oj, coś dzisiaj nie mogę się skupić na tym wszystkim. Naładowanie auta elektrycznego poszło 230 kWh. Nie na zużycie, tylko na ładowanie. Pamiętajcie, trzeba liczyć tą stratę jeszcze. Średnie zużycie, średnie ładowanie to jest 19 kWh na 100 km. To zobaczcie, około 20 zł na 100 km, nawet jakby chciał kupić energię, to gdzie coś takiego taniego znajdziecie jeszcze dodatkowo z takim gabarytem. I tak, oszczędność w tym miesiącu to jest 540 zł. To jest liczone z średnia 7 litrów ropy na 100 km i przez właśnie kilometry to jest liczone. Taką średnią liczę razem z wymianami oleju, filtrów, etc., etc., wszystkiego, co tam się mniej więcej robi. Średnia roczna 7 na 100, tak sobie liczę. I przy cenie 6,5 zł też tak średnią łapię, bo na CPN-ach ja teraz nie siedzę. Nie wiem, co tam się dzieje. Wychodzi 540 zł. Jak widać, już w maju jest 2200 w tym roku, w tamtym 1470 od lipca. Także tylko i wyłącznie temat się zwraca. No i ogrzewanie postojowe nic nie wzięło, bo nie było potrzeby grzać ropą. Tam może zraz tylko przepaliłem delikatnie, ale to cały czas doliczam ogrzewanie postojowe, jak już mi się, że tak powiem, rezerwa zaświeci i leję do pełna, wtedy wiem, ile poszło. Na razie jeszcze nie ma rezerwy, to nie ma potrzeby. No i tak jeszcze 230 kWh poszło na ładowanie, a 405 kWh co w gridzie, także nie dość, że off-gridem pokryłem całe auto elektryczne, to jeszcze reszta domu na tym poszło, bo całe oświetlenie domu na tym lata. Jeszcze dochodzi pralka, suszarka, a u mnie to chodzi nawet średnio dwa razy na dobę chodzi. To tam macie po 3 kWh minimum, także jest gdzie tą energię pchać. No i z drugiej strony prawie 400 kWh tutaj, tam też to no, około 800 wychodzi. Także tak to wygląda. No i jeszcze do Solar Trackera podejdźmy, bo jednak rekord to rekord i tutaj trzeba się nad tym, że tak powiem, pochylić. Ja to muszę oczywiście przeklikać. Był Excel kiedyś, normalnie się wszystko otwierało, a teraz się człowiek musi denerwować. Ale okej, okay. Słuchajcie, 2170 kWh w miesiącu maju. Rekord od 2016 roku. Tutaj jakbym średnio liczył też z tych instalacji 3,85 kW, później już są liczone dwie instalacje razem. Nie było takiego wyniku jak teraz. Kurde, nie mam tej kartki, bo bywam, a nie mam tutaj, o mam, zaraz Wam powiem, jak to jeszcze procentowo wyglądało mniej więcej. I wychodziło na to, że 800, o właśnie tak, że instalacja 3,5 kW zrobiła 864 kWh. Jak sobie to podzieliłem, tutaj macie 823, był najlepszy uzysk. A instalacja 5 kW zrobiła 1296 kWh
i to nam daje 260 kWh z 1 kW, a przy 385 kW daje nam 224 kWh z 1 kW, także poszło to po całości. I tutaj patrząc na wykres, jak widzicie, jest krecha ponad wszystkim. Najwyższy słupek to jest właśnie maj 2024. Najlepszy uzysk, jaki był do tej pory. Kto by się spodziewał? No, nikt by się nie spodziewał, a ja mówię cały czas, jak będą dobre warunki, to i 30-letnie panele wykręcą bardzo dobry wynik, tylko trzeba im dać warunki do tego i nic tak naprawdę więcej. Dobra, przejdźmy teraz do wysokonapięciowego magazynu energii. I lecimy na razie z wysokonapięciowym magazynem energii. Tak wygląda. Oj, coś mi się tutaj znowu zwiesza, trzeba wyczyścić chyba już komputer. Tak wyglądają słupki miesięczne. Produkcja, najwięcej to jest słupków z produkcji, ze zużycia za dużo nie ma, jak widzieliście. Do sieci też jest duża oddawalność, bo nie było co z tą energią robić, jednak 2170 kWh. Zakup energii praktycznie żaden, bo tu jest ustawiane tak podsysanie około 150 W, żeby też za dużych wahań nie było na niestycznikach, tego przekładnikach. Ładowanie baterii też nie za dużo, by nie było czym jej rozładować. I rozładowanie też widzicie, szału nie było, także na baterie się nie napracowały w maju. I tak jak widać, z produkcji 2170 kWh do sieci poszło 81%, a do baterii i do zużycia bezpośredniego 18,79%, a dokładnie to do baterii poszło 6,66%, a 12% poszło na zużycie bezpośrednie. Ja to na smartfonie patrzę, bo na smartfonie jeszcze mam to podzielone, tutaj nie mam, nie wiem dlaczego. I druga strona, zużycie 390 kWh, na co się składa. Nam z produkcji poszło 61%, z rozładowania baterii 26% i tutaj mamy 13% pobrane z sieci. Także tutaj bardzo ładnie to wygląda. Mogłoby być 0, ale jak na razie jest tak jak jest. Tutaj mamy niskonapięciowy magazyn energii. Tutaj niestety produkcja jest uzależniona od tego, jak jest naładowany magazyn energii. Jak widzicie, tutaj mamy na niebiesko produkcję, szkoda, że nie podświetla zużycie, zakup energii, ładowanie, rozładowanie baterii. Tu takich parę sytuacji jest ciekawych, bo na przykład mamy produkcję w dzień, o tutaj na tym przykładzie na przykład nie produkcja 10 kWh, ale zużycie, czyli całkowite, no mówię zużycie, to jest 23,5 kWh, czyli wszystko co poszło z produkcji jeszcze z rozładowania baterii 15 kWh, bo takiej pojemności jest magazyn, bo wcześniejszy dzień magazyn był nabity do pełna i drugi dzień cisnąłem ile wlezie, a dodatkowo tutaj jeszcze idzie energia z paneli właśnie 800 W, także jeszcze dokładam dodatkowo. No jak widać, bardzo fajnie sobie pracuje, jest ładowanie, rozładowanie, cały czas magazyn pracuje, nie śpi, no i o to chodzi. Dzisiaj to się kręci już na spokojnie. W baterii idzie 650 W, suszarka chodzi do prania. Także używam cały czas. Bateria 3% pokazuje, ale bateria ma jeszcze 52 V chyba jakoś tak. Tylko to już nie będziemy te procenty to sobie można no tutaj dzisiaj pooglądać, ale tutaj widzicie na przykład z boku. Całkowita produkcja to jest 9,8 kWh, a zużycie 17,6. I na produkcję nam wchodzi ładowanie baterii tylko 3,7, a własny użytek 6,1. Auto było podpięte, jak słonko świeci, to się auto ładuje 9 A, 10 A ustawiony, pranie, suszenie i inne rzeczy po prostu chodzą, żeby po prostu nie leciało to przez baterię, tylko bezpośrednio. I tu widzicie ze zużycia 17,6 kWh, z baterii 11,5 wyciągnięte, a z produkcji 6 kWh, także bardzo fajnie sobie lata ten niskonapięciowy magazyn energii i dla każdego, kto by chciał zaczynać tylko na niskonapięciowym, na polownik jaki chcecie, ale mówię na lifę po 4, bo te baterie fajnie temat ogarniają. I na sam koniuszek, słuchajcie, mamy, o właśnie, mamy aktualizację, ale jeszcze się nie wrzuciło. Tak jak mówiłem, średnia 15,6, średnia prędkość wiatru 3 km na godzinę.
Jak widzicie tutaj temperatury, ciepło, ciepło, cały miesiąc elegancko, cieplutko. Wiatru też było, ale nie za dużo. Kierunek z każdej strony świata deszczu. Raz, dwa, trzy razy coś popadało deszczu. Ciśnienie bardziej, no, bardziej wysokie jak niskie, bo powyżej 1020 hektopaskali. A tutaj widzicie nasłonecznienie, zobaczcie. W największym punkcie to było 1177 watów na metr kwadratowy. Stacja stoi normalnie tym czujnikiem w górę. Tak, teraz wysokie słońce, no to zalicza, ale tak naprawdę o jeden dzień było jakieś mniejsze nasłonecznienie, a cały miesiąc, cały czas był ze słońcem. Co widać, to oczywiście tutaj widać po produkcji. Im więcej wróć, no bo coś mnie nie chce słuchać. Im więcej słupków tych niebieskich, tym lepsza produkcja. No i najlepsza produkcja była ile? Tu jest 96 kWh z dwóch solar trackerów, także bardzo fajnie to sobie poleciało. Słuchajcie, także na dzisiaj tyle. Ciśniemy cały czas w net meteringu. Lecimy na spokojnie, w netbillingu niestety trzeba kombinować, ale jak ktoś tutaj napisał w komentarzu, był czas, jak można było sobie nawet jeden panel założyć, zgłosić i później to rozbudować, to każdy mówił, że mu się nie opłaca, a teraz coraz więcej ludzi przychodzi i jak to zrobić, jak założyć, a teraz bez magazynu energii to nie ma żadnego sensu, bo tak jak kolega ostatnio mi mówił, jak wchodzisz na net billing, to tak ci licznik ustawiają, że na samym wysyle już tracisz 30%, a gdzie dopiero reszta, tak naprawdę to trzeba 3 razy więcej wysłać, żeby odzyskać to, co chcemy. No i tyle, dziadostwo nic więcej, ale do tego chyba dążą. Dobra, ja w politykę nie wchodzę, lecimy z tematem dalej, ja was pozdrawiam serdecznie.